Jaki piękny, ciepły spot, jakie piękne, ciepłe miejsce, by wyinkubować moje jajka. O nie, potrzebuję więcej zbieraczy. Okej, hej, ty tutaj. Dobra, historia życia. Kto to powiedział? Ja. To jest moje terytorium. Wynoś się. Zgódźmy się na niezgadzanie. Nie. To wszystko jest moje. Wszystko. Jeżeli chcesz to miejsce, musisz to zdobyć po moim trupie. Ky. Złowroga minka. Okej, i zaczynamy. No i tutaj wytwarzamy Blade Magotów. I to są nasze podstawowe jednostki atakujące. Gra się nazywa Swarm Queen, czyli Królowa Roju. No i polega na tym, że tworzymy swój rój. No, idźcie naprzód moje miniony, zniszczcie intrudera, czyli intruza. Intruza, dokładnie, to miałem na myśli. Okej, nie mamy żadnych innych rodzajów jednostek. Okej, możemy przesuwać się po mapie, przesuwając prawo-lewo. Okej. I spacją przyspieszamy, więc... Tak, moje piękne miniony, idźcie i walczcie ze swoją królową. Czy to wszystko, co masz? Spójrz, co ja mam. I widzę, ma jakieś range'owe jednostki. Nawet, spróbujmy jeszcze raz. Swarm Queen jest to królowa roju. Polega na tym, że zbieramy nektar i walczymy z innymi właśnie królowymi, żeby właśnie przejąć terytorium i się cały czas rozprzestrzeniać. I powinnam zespawnować więcej harvesterów. No, powinnaś. No i tak się to kończy dla osób, które nie idą w ekonomię. Victory. 3 gwiazdki. No to kontynuujemy. Spitter. Pluwacz, nazwijmy to tak. Okej. Dobra. Urodziła się nowa królowa, raczej teraz już nie będzie królowa, tylko księżniczka, czyli Swarm Queen, bo byliśmy królową, a teraz będziemy właśnie Queen, czyli będziemy księżniczką, nazwijmy to tak. No i drugi level. I Wormy, czyli robaczek, czyli cały level będzie kręcił się wokół robaka. Zobaczymy, co w nim będzie specjalnego. Okej, ale świetny spot. Dziękuję za mordowanie poprzedniego właściciela, mamo. Co to jest? Co to jest? To jest mój przyjaciel. Dziwne, robaczkowate coś. Robaczczek chroni mnie przed intruzami i nigdy by mnie nie zdradził. Myślę, że ten robaczek jest śpiący, śpi. Kiedy się budzi, zamorduje cię, złowroga buźka. Nie, jeżeli zamorduje cię pierwsza. Spróbuj. Brzydkie słowo. Dobra, trzeba dużo harvesterów na sam początek. Nawet jeżeli przeciwnik nas zaatakuje, to jak pierwsi będziemy mieli dużo tego nektaru, to po prostu później go zniszczymy ekonomią. I okej, tyle wystarczyło. Okej, tu nam mamy przypomnienie, że nas atakują. Odkryjmy na razie Blade Magotów. Mam nadzieję, że zdąży się to zresearchować, zanim nas zaatakują. Okej, będziemy mogli troszkę oberwać. Nie jest jakiś problem. Okej, dobrze, skupili się na naszych zbieraczach. To jest bardzo dobra dla mnie wiadomość. Okej, teraz zaczyna strzelać pszczołami ten robak. Okej, dobra, teraz zaczynamy spamić naszymi tymi ostrzami. No i teraz mamy problem, gdyż
mają jednostki latające. No i właśnie robaczek przechodzi na stronę, która prowadzi, jest na mapie. No i właśnie tutaj przeciwna księżniczka się zezłościła, bo tak niespodziewanie zdradził ją robaczek. Nie potrzebuję mojego robaczka. Moje miniony, moje sługi potrafią latać. Czy uda się zniszczyć bazę, czy nie? O, wal się u robaczku. Przegrywam, no i tak to jest. Tak to jest. I wygraliśmy. Choć nie będzie trzech gwiazdek, chyba tak mi się wydaje. No właśnie. Straciliśmy więcej minionów niż przeciwnik. Ale to się w przyszłości nadrobi, jak będziemy mieli jakieś tam upgrade'y, bo widziałem, że są. Okej, nowa jednostka latająca, zaper, porażacz, nazwijmy to tak. Albo wiecie co, zrobię ten level jeszcze raz w sumie. Zobaczymy, czy tym razem uda się go zrobić. I mam pomysł, jak go zrobić, żeby wyszedł. Okej, dobrze. Mam nadzieję, dało się chyba kliknąć S, by pominąć dialog. O, chyba nawet automatycznie pominęło. No dobra, przyspieszmy. Po jednego mniej tym razem harwestera, wydaje mi się. I to powinno nam ładnie dać te parę sekund dodatkowo. No, nie mamy nektaru wystarczająco. Zbierać. Okej, mamy plującego. Poczekajmy. Dobra, teraz spamimy plującymi. Okej, nasi mają przewagę. Dobra, odblokujmy ostrza. Jezu, jak tam się tym robaczkiem interesuje. Okej, on będzie nas atakował znowu tymi pszczołami. A naszych plujących jest już dość dużo. Mamy jedno ostrze. I zaraz właśnie na robaczek będzie po naszej stronie. Wow, twoja zdrada była tak niespodziewana. No cóż, niestety. Nie potrzebuję mojego robaczka, moje miniony mogą latać. Ale nasze mogą atakować latające i co teraz? Co teraz? No i właśnie wygraliśmy. W sumie dzięki trzy gwiazdki dzięki tym latającym minionom. Bo teraz zostały zniszczone przez plujących i nie mamy już z tym problemu. Czemu robaczku? Wal się robaczku. Oj. I czy trzy gwiazdki się udało? Trzy gwiazdki. Proszę bardzo, continue. No i co? Tak się prezentuje gra Swan Queen. Jest to ciekawa gra strategiczna. Już kiedyś widziałem podobną grę. Grałem na telefonie chyba Ant Army, czyli Armia Mrówek, nie pamiętam. Też podobnie działała, że wysyłaliśmy po prostu mrówki. Czasami robiliśmy nasze własne potężne jakby rzędy tych mrówek. No i co, gra jest fajna i możemy ją dostać na Steamie. Jest niestety płatna bodajże za 30 zł, ale jest full screen, jest lepsza grafika, więcej klatek, dodatkowe levely i tak dalej. Ale nie sądzę, że specjalnie tak, żeby na jeden odcinek będę osobno kupował grę, ale może jeszcze jeden odcinek powstanie, bo jest parę fajnych upgrade'ów do ekonomii. No i co, to by było na tyle z takiego króciutkiego odcinka ze Swan Queen. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach z randomowych gierek. Do zobaczenia.